Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzę do Was z takim nietypowym filmem, ponieważ będzie to mój taki jakby tygodniowy jadłospis, czyli po prostu pokazywałam Wam, co codziennie mniej więcej jadłam jako wegetarianka. Tutaj na ekranie Wam wkleję, bo ktoś prosił mnie właśnie o taki filmik, no i postanowiłam, że może być przydatny dla osób, które chcą przejść na przykład na wegetarianizm, albo są ciekawi, czy jemy tylko trawę, jak się zdarza tak mówić. No także życzę Wam miłego oglądania i od razu mówię, że nie pokazywałam wszystkiego, co jadłam, jak tam zjadłam jakieś orzechy, czy czasem owoce, czy tam coś słodkiego, no to nie cały czas nagrywałam, ale większość jednak Wam pokazałam. Praktycznie każdy dzień zaczynam od kubka ziołowego naparu, herbatki, najczęściej sięgam po jakieś rozbudzające, teraz aktualnie tutaj piłam gojnik. Na śniadanie przygotowałam sobie kaszę manezy pitnym skrem waniliowym. Właśnie ugotowałam jedną porcję, akurat mi tyle wyszło. Do tego jeszcze jest dżemik truskawkowy, który zrobiła moja mama niedawno, jest pyszny, i do tego nasiona chia i świeże truskawki. Dzisiaj na obiad zrobiłam makaron durum ze sosem pieczarkowym. Do tego mamy jeszcze falafele właśnie z ketchupem, sosem czosnkowym i marchewki. Także taki inny, będę próbowała tego sosu pieczarkowego, bo pierwszy raz robiłam. Przez część tego dnia pisałam sobie swoją książkę, no i dopiłam sobie jeszcze ten jogurt, którego używałam właśnie do tej kaszy manny. I właśnie te skry z piątnicy są moimi ulubionymi, ponieważ bardzo mi smakują. Przy okazji mają chyba też najlepszy skład i najwięcej białka. W ciągu dnia piję bardzo dużo wody, około 2 litry, w sumie i do tego też herbatki rano i wieczorem najczęściej. Także pamiętajcie o piciu wody. Dawajcie też ją swoim zwierzakom, bo to jest bardzo ważne. Ludzie sobie najlepiej, żeby dodawali plaster cytrynki albo szczyptę soli, wtedy się najlepiej organizm korzysta z tej wody, właśnie ze solami lub no, z czymś takim fajnym. Elektrolity jakieś, coś w tym stylu. No i ja dalej piszę. Naprawdę się wciągnęłam. Jest trochę ciężko, usunęła mi się jedna strona, bo mi się wyłączył laptop, ale jakoś żyję. Także tak sobie dzisiaj spędzam dzień. Jest piękna pogoda, ale jest tak gorąco, że jak umyłam sobie włosy, to usiadłam i w pół godziny na dworze mi wyschnęły. Także jest upalnie. No ale w sumie jakoś bardzo nie narzekam. Lepiej, żeby było za ciepło niż za zimno. Tutaj wyjątkowo zjadłam jeszcze pączka z orzechowym nadzieniem, bo moja siostra przywiozła, ale staram się jednak rzadko takie rzeczy konsumować. No i na koniec właśnie z siostrą na pół zjadłyśmy jeszcze taki hummus paprykowy z talarkami i szczerze pierwszy raz go miałam. Nawet wcześniej nie widziałam, że takie są, bo zazwyczaj kupujemy zwykły hummus na kanapkę czy tam do warzywek, a tutaj właśnie z takimi talarkami, jest też z precelkami, więc raz na jakiś czas bardzo fajny pomysł, taki inny rodzaj podania. Na śniadanie zrobiłam sobie taką sałatkę na wynos z hummusem, białym serem, sałatą. Na obiad przygotowałam sobie ziemniaczki z piekarnika, do tego właśnie sosy, ketchup, sos czosnkowy, falafele takie gotowe z pudełka, bodajże z Kauflanda, no i surówka z jabłka i marchewki. Na deser zjadłam ciasto czekoladowe, które sama zrobiłam. A na kolację ogórka z sporą ilością jogurtu naturalnego i słonecznikiem. Na koniec dnia zjadłam jeszcze filiżankę jagód i są one bardzo ważne dla wzroku, także bardzo polecam je jeść, bo nie dosyć, że są pyszne, to jeszcze mają wiele korzyści dla zdrowia. Robię właśnie jagodzianki i wczoraj wieczorem moja mama zrobiła kluski parowe
z właśnie jagodami w środku, więc oprócz tych, które są już zamrożone, zostało tylko pół takiej filiżanki. No ale jagodzianki można również robić na borówkach, no a na krzaczkach już sporo ich jest, także zrobię tylko zaczyn i pójdę sobie pozbierać. Ciasto na jagodzianki odstawiłam do wyrośnięcia, a na śniadanko zjadłam sobie garść borówek, trochę pestek dyni, trochę orzechów włoskich i kawałek właśnie tego ciasta, które zrobiłam na mące orkiszowej oliwie z oliwek, także wcale nie jest takie niezdrowe. Na obiad zjadłam właśnie te kluski parowe, parowce, pampuchy, zależy jak kto mówi. Właśnie na jagodach, do tego też trochę marchewek i było naprawdę przepyszne. Ja kocham takie sezonowe dania właśnie z owoców. Latem takiego gotowego jedzenia typu granulat czy suszone ziółka franioję bardzo minimalną ilość, bo głównie właśnie daję mu jakieś ziółka z ogrodu albo właśnie owocki, świeże warzywka z warzywniaka. Także on jest bardzo zadowolony. Tutaj akurat zbieram mu krwawnik, który jest jednym z jego ulubionych świeżych ziółek ostatnio. Często daję mu też liście topinamburu, babkę szerokolistną, mniszka, także on jest bardzo zadowolony. Oczywiście czasem też wychodzi sobie sam wybierać co chce, właśnie na trawkę. Raczej Wam nie pokazywałam, ale w ciągu dnia biorę jeszcze różne suplementy. Rano w ogóle najczęściej sięgam po te kropelki witaminy B12. Właśnie to sobie tak bezpośrednio strzykuję do ust. I tak samo tutaj krople witamina C. Również zaczynam od tego. Do tego miałam jeszcze w kroplach witaminę D o wysokim stężeniu, ale niestety się skończyła, więc aktualnie jej nie mam. Tutaj mam jeszcze witaminy dla oczu. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. W sensie, co zawierają tutaj. No i tutaj mamy jeszcze witaminy ADEC, czyli takie rozpuszczalne w tłuszczach, które sobie najczęściej biorę po prostu przy obiedzie, bo musi być taka łyżeczka masełka albo jakiejś oliwy w posiłku. No i tutaj jeszcze witamina B, którą raczej właśnie biorę stąd, tam Lady w tle szczeka, ale czasem właśnie też sięgam po to. Tutaj na taki podwieczorek zjadłam sobie właśnie tą jagodziankę, którą robiłam rano i ma naprawdę bardzo dużo nadzienia i smakuje wyśmienicie, także na pewno będę musiała jeszcze je zrobić. Do tego zjadłam sobie jeszcze bananka z nasionami chia. Chat. Na kolację zjadłam jajecznicę ze szczypiorkiem i wegetariańską kiełbaską z firmy Dobra Kaloria. Do tego ogórek korniszony i pomidorki koktajlowe. Na śniadanie została mi jeszcze jedna jagodzianka, także wzięłam ją sobie na wynos. Do tego dojadłam jeszcze jabłuszko. Na obiad zupka wiśniowa, którą sobie przesadziłam przez sitko, dlatego taka jednolita, ale właśnie z makaronem. Na kolację zrobiłam takie naleśniki ze serkiem wiejskim, nasionami chia znowu i dżemem truskawkowym.
Lady nagle zaczęła szczekać pod forsycją i okazało się, że mamy gniazdo, ale jest ono bardzo wysoko, więc sobie do niego nie zajrzymy. Tutaj zjadłam takiego omleta z dżemem, borówkami i malinami. Tego dnia wyszłam się spotkać z przyjaciółkami i zjadłam sobie taki pyszny i bardzo słodki deser lodowy. Na obiad w opiekaczu tak jakby ugrillowałam sobie kiełbaskę z dobrej kalorii, kromkę chlebka, do tego pokroiłam sobie jeszcze ogóreczka, pomidorki, dodałam serek wiejski i siemię lniane, także było naprawdę pysznie. I na koniec wypiłam sobie jeszcze skyro. Kolejne śniadanko, następny dzień, ugotowałam sobie jajka, do tego majonezik, koper, liść sałaty, marchewka i migdały. Tutaj takie mini zakupy, bo byłam właśnie, kupiłam kabanosy roślinne z tarczyńskiego, wegetariańskie nuggetsy, chipsy z ciecierzycy, paprykę, tutaj jeszcze serki Capri, dawno ich nie mieliśmy, bo ciężko je teraz w jakimś sklepie znaleźć, tutaj skyry, drożdże, do tego jeszcze skyry takie w kubeczku, pasztecik wegetariański i czekolada. Dzisiaj na obiadek mieliśmy ziemniaczki, do tego sok z wiśni, mizeria, tutaj jajko sadzone, ta surówka z marchwi i jabłka i kalafior z bułką tartą, tutaj tej mizerii sobie później troszkę nałożyłam. Na kolację moja siostra zrobiła nam pizzę właśnie z serkiem Capri pokruszonym, do tego konserwowa kukurydza, papryczka w kostkę, pieczarki pokrojone bądź starte i na górę trochę żółtego sera. W sobotę wieczorem pozwalamy sobie zjeść jakieś chipsy. Tym razem akurat się na nie nie zdecydowaliśmy. Zrobiłam po prostu popcorn na patelni z takiej zwykłej kukurydzy i masełka. Na dzień taty znowu zrobiłam to ciasto czekoladowe, także na śniadanie znowu wyleciał kawałek i do tego garstka borówek. Właśnie z krzaczków, świeżo zerwane. Chyba jakieś 2 godziny spędziliśmy na grze w Monopoli. Jest naprawdę bardzo wciągająca, także jak już się zabierze do tej gry, to ciężko ją skończyć, ale ostatecznie to ja wygrałam i to z naprawdę dużymi tysiącami, także jestem zadowolona. Na obiadek znowu zjadłam kluski z jagodami, ponieważ było zrobione więcej, także na następny dzień, więc za dużo tych pomysłów na obiad Wam tutaj nie dałam, ale myślę, żeby nagrać takie filmy też w inne pory roku, gdzie po prostu nie ma sezonowych owoców i jem też troszkę inne dania, także możecie napisać, co o tym myślicie. Pokazałam Wam wcześniej, że kupiłam te kabanoski. Tak się złożyło, że jeszcze w tym roku ich nie jadłam. Bardzo wiele miesięcy temu ostatnio je mieliśmy w domu. No a przypomniało mi się, że właśnie one są nawet smaczne. Także teraz myślę, że będę miała na nie taką chwilową fazę. No i tutaj na kolację właśnie serek wiejski. Znowu z nasionkami, ogórkiem i właśnie tymi kabanosikami. No i tydzień już minął, jestem dumna z siebie, że nie zapominałam Wam po prostu nagrywać tego, co jem. No i mam nadzieję, że część osób uważa ten filmik za przydatny, że się spodobał. No i oczywiście zachęcam Was do oglądania moich pozostałych filmów. Mam tutaj na kanale taką playlistę wegetariańskie przepisy, także może znajdziecie tam coś dla siebie. No a tymczasem ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia!